Czemu nie słucha siebie, która nie boi
Po drugim moim w życiu koncercie i przepełnia mnie ogromna wdzięczność, naprawdę ogromna, i w tej wielkiej fali mojej radości, wdzięczności widzę bardzo konkretnych ludzi, którzy przyczynili się do tego, że to wydarzenie mogło się tutaj zadziać. I początkiem tej przygody tutaj, w tym miejscu, było Stowarzyszenie Polskich Mediów. Poznałam ludzi, którzy kompletnie zmienili moje postrzeganie świata mediów, za co jestem ogromnie wdzięczna. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj dotarli, trafili, w ogóle spojrzą na świat przez troszeczkę inne filtry, nie chcę powiedzieć przez różowe okulary, ale spojrzą na świat zupełnie inaczej. Tak jak ja dzisiaj jestem wdzięczna za ludzi, którzy są życzliwi, otwarci, gotowi na coś, myślę, zupełnie innego, niż widać w świecie, który nie zawsze jest łatwy. Ale koncepcja łączy się z emocjami. Każda praca ma jakiś przekaz emocjonalny tego. Jest indywidualny bądź nie, ponieważ wszystko, co jest, to jest emocjami. Jest tam strach, złość, jest radość, jest nadzieja. Coś, co to znaczy. Jakby każdy ma prawo gdzieś tutaj, w tej przestrzeni, znaleźć kawałek dla siebie i zobaczyć, co tym czuję dla siebie. Żeby się z tym spotkać, żeby zobaczyć, się z tym zmierzyć i ocenić, czy jest to okej, czy nie. Dzięki temu poznać nawet samego siebie, już trochę. I to chyba chodzi w tej wystawie. Temat jest kobiety, ponieważ dla mnie zawsze kobieta mówiła się z delikatnością, a jednocześnie z czymś więcej. Nie tylko to jest ładne, są ładne. Natomiast jakby pod tą maską, czegoś to jest ładne, jest coś jeszcze. Jest emocja, która coś pokazuje. Jest emocja, która może być negatywna, ale też pozytywna, która mówi coś więcej, która daje każdemu przestrzeń na to, żeby to zobaczyć. A dla mnie jakby jest to trochę archetyp czegoś w połączeniu z tym, co ja czuję, co ja myślę o tym. Że jakby znam to z definicji, że może być tym, ale wtedy patrzę na to i myślę, co ja też czuję, co ja chcę pokazać w tej przestrzeni, w tym obrazie, w tej emocji, w tym momencie. Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć, co jest pod spodem tego wszystkiego, co dzisiaj się działo, to ja naprawdę zapraszam jeszcze raz na krzesełka na główną salę. No i ja bardzo Państwu dziękuję. Ja wiem, że w ogóle catering jest świetny i wino doskonałe. Zapraszam w takim razie ze szklaneczką wina i nie wiem, tam to, co zdążą Państwo chapnąć. Zapraszam jeszcze raz na salę. To chyba możemy, prawda? Okej. Okay.
Przede wszystkim, proszę Państwa, no ja mam wrażenie, że magia nastąpiła, magia była ogromna. Mam nadzieję, że Państwo widzieli, czuli i... Tak. Widzieli i czuli. Przede wszystkim. Pierwszą osobą, którą oczywiście weźmiemy na cenzurowane, będzie Liza. Liza, przede wszystkim ja mam takie pytanie do Ciebie. Gdzie Ty dążysz? Gdzie Ty biegniesz? Twoje nazwisko Sarna, po angielsku Hern, zmieniłaś to nazwisko dlatego, że bardzo czujesz się mocno również w wypowiadaniu się w języku angielskim, to już to uprzedzam. Natomiast gdyby wtrąciła dwa słowa, proszę Państwa, później podejdziecie i się zatomicie, to zapytacie, o co chodzi, prawda? Także możesz mówić po angielsku w razie czego. Gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz? Ja biegnę po siebie przede wszystkim, a Hern się wziął stąd, że kiedyś bardzo wiele godzin oglądałam Robin Hooda. I tam był taki magiczny Hern z lasu. I stwierdziłam, że Sarna to już było, a teraz będzie Hern. A tak naprawdę to po prostu fajnie brzmi, ale tak trochę żartem, a trochę serio. Myślę, że takie zmiany życiowe wymagają czasami pewnych wizytówek. I dla mnie Hern jest taką właśnie wizytówką nowej drogi. Ja nie wiem, dokąd biegnę. Ja chcę biec, nie chcę się zatrzymywać. I to jest dla mnie najważniejsze. Moją destynacją jest chwila obecna, także tam biegnę. Czy zawarłaś w swoich piosenkach dokładnie to, co chciałaś powiedzieć, czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Tak, mam do powiedzenia, a Tomek będzie miał dużo pracy. Tak, także mam 5 kolejnych utworów, nad którymi będziemy pracować. Ja, proszę Państwa, ponieważ jestem poinformowana w ostatniej chwili, Państwo pozwolą, że nie powiem tego, a przeczytam, dobrze? Tomku, mogę tak po imieniu? To jest, proszę Państwa, to jest osoba naprawdę skromna, ale tak wielka w swoim sposobie działania i tym, co robi, tym, co sobą przedstawia. No, przede wszystkim jest to producent, kompozytor, menadżer, perkusista, multi-instrumentalista. Przede wszystkim pisze teksty oczywiście też. Później te teksty obrabia, a jego dewizą, z tego co przeczytałam, powiedz mi, czy to jest prawda, jego dewizą jest to, że on zera robi wspaniałe rzeczy, aranżuje do czegoś wielkiego. Czyli do ciebie może zgłosić się każdy i osiągnie sukces? Jeszcze raz, czy może się zgłosić każdy? Żeby osiągnąć sukces. Żeby osiągnąć? Czy ja myślę, że przede wszystkim do mnie się może zgłosić każdy, żeby znaleźć swoją drogę po prostu do muzyki, którą chcę robić, którą czuję. Często jakby, jak w przypadku Lizy, nawet w momencie, kiedy się nie spodziewa, że ta muzyka może mieć takie wybrzmienie, jakie finalnie potem dostaje. Bo przyznam się, że tutaj no, była naprawdę niesamowita przygoda z tym materiałem, bo dostałem od Lizy materiał w postaci wokal i fortepian. I czułem, że i te kompozycje, i jej brzmienie wokalu musi dostać taką oprawę, jaką finalnie. Tak, działa? No nie chciałam, żeby było takie przekazywanie sobie loda, ale dobrze. Bardzo tego nie lubię, bo jak byłam dzieckiem i jadłam lody, to wkurzał i dzieci, które chciały mi tego loda zabrać. Tomku, słuchaj, zdać tajemnicę, czy Liza była trudną osobą do... po prostu taki może jakiś dowcip z kuluarów, jak to było z uformowaniem artystki? Z dziewczynki, która przyszła do ciebie z maślanymi oczami powiedzieć, chciałabym śpiewać. Znaczy, wydaje mi się, że kto zna Lizę, ten nie potrafi sobie wyobrazić Lizy, która przychodzi z maślanymi oczami. Ona przychodzi swoje. Jest to prawdopodobnie silna kobieta, silna postać, więc tak naprawdę to nie było jakieś formowanie, w sensie to nie była jakby plastelina, to po prostu to była sytuacja taka, że jakby wskazanie kierunku i Liza robiła już wszystko sama. I zaczęła wtedy sama robić, jakby rozwijać się w tym. Dobrze, ale mnie bardzo interesuje, z jakimi oczami ona do ciebie przyszła. Sarny! Nie no, Sarna ma maślane oczy, no ale jak nie były maślane, to o co chodzi? Jak to było? Co cię
Co sprowokowało ciebie, że ty podjąłeś tak ważną decyzję, dlatego że to jest jednak w krótkim czasie? Znaczy już mam jakby z jakimiś oczami. No. W sensie przyszło do mnie z pasją przede wszystkim. To jest dla mnie najbardziej istotne. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z pasją, jeżeli zależy mu na zrobieniu tych piosenek, bo wiecie państwo, jakby przez ostatnie 6-7 lat z mojego studia wyszło około 70 albumów. I zarówno jeśli chodzi o produkowane, komponowane albo miksowane. I naprawdę niewiele z takich sytuacji, jakie było w przypadku Lizy, że komuś tak bardzo zależało na tym, jak mi samemu, żeby te płyty powstały, żeby one były dobre. Bo często miałem sytuację, że nie wiem, robiłem na przykład jakieś tam propozycje aranżacji i wysyłałem, czekałem bardzo długo na odpowiedź, albo nie dostawałem tej odpowiedzi nigdy. Albo po roku na przykład u Elizy była krótka piłka, to było albo tak, albo nie. Najczęściej było tak, więc... Proszę państwa, to ja myślę wstępne w ramach, bo tu mamy następne osoby, które mają dla pasji i dla osoby, która w pasji uwierzyła. Mamy tu oczywiście jeszcze, w takim razie przekażemy tutaj. Mamy tutaj następną osobę, Dawid, powiedz, bo ty świetnie się wplatasz w magię wieczoru, a twoją magią ja w ogóle uwielbiam. Jesteś mężczyzną, który maluje kobiety. Boże, jak ty pięknie je przedstawiasz. Powiedz dlaczego? Dlaczego kobiety, a nie rośliny, czy coś innego? Inaczej powiem tak, jakby kobieta jest takim złożonym tematem dla mnie, ponieważ jakby ma wiele znaczeń. Jakby dla każdego może być to piękno i to jest okej. Natomiast jakby ma w sobie wiele więcej. Ja to odkryłem twarząc, bo zawsze to było ładne, to było przyjemne i było fajne. Natomiast gdzieś tam zacząłem zauważyć, tworząc, że jest coś więcej. Jest w tym energia, jest w tym emocje tak naprawdę. Są pozytywne i mniej ładne, mniej fajne. Są też negatywne, jak złość, żal czy ból. Natomiast jakby są. I są pod tą maską. Okay, a kim jest kobieta dla ciebie w ogóle? Dla mnie kobieta jest jakby trochę inspiracją, trochę symbolem czegoś tak naprawdę. Jakby, Proszę dobrze się zastanowić, bo to dużo pani są. No, okej. Dla mnie jest to temat bardzo otwarty, bo każdy może odczytywać te emocje różne. Jest symbolika, że kobieta jest tym, bo tak mamy narzucone. Gdzieś tam to wszedł... Wolisz kobietę ubraną czy rozebraną? To nie ma znaczenia. Myślę, że tak naprawdę jakby... Każdy ma sobie coś pokazać, niezależnie jak się ubiera. A gdzie widzisz więcej? Kiedy kobieta jest ubrana czy rozebrana? Ja myślę, że widzę więcej, kiedy z nią rozmawiam. Kiedy widzę, co myślę. Sama poza, to poza. Można uznać, co chcesz. Więcej albo mniej możesz, ale nie musisz. Natomiast jakby chodzi o temat twardy. Bo kiedy widzisz kogoś, kto coś czuje i mówi i jakby z tobą rozmawia i coś ci przekazuje, to masz refleksję. I to chciałem pokazać. Natomiast jakby... Jak masz gotowy obraz, ktoś się rozbierze, ktoś ci pokaże gotowym obrazem i możesz coś z tym zrobić albo nie. A chodzi o coś więcej. A czy chciałbyś coś kobietom przekazać tutaj? Tak. Zawsze tak było, że jakby myślę, że każda z kobiet jakby może być sobą, bo jest wyjątkowa. Tak jak Liza i ze swoją muzyką, tak jak każda osoba, która jest, ma swoje emocje, jakby są wyjątkowe. Ubrane bądź nie, są i będą. Jakby każda z was może chcieć je pokazać bardziej albo mniej, ale są ważne i dla was, i dla nas. Chodzi, żeby umieć je pokazać. To jest najważniejsze i nie bać się tego. Bo jakby gdzieś tam często się boimy, zakrywamy to, ukrywamy, nakładamy maski i nie chcemy pokazać tego, że te emocje są dla nas tak zwane słabe, czyli... Czyli drogie panie, rozbierajmy się energetycznie i brawa dla Dawida za to, że tak kocha kobietę. Dawid, przepraszam, pozwoli, że udzielimy głosu tutaj następnym wspaniałym ludziom. Proszę państwa, niedługo właśnie poznacie te osoby, tutaj zespół Etnika Elektronika. Etnika, wiadomo co to jest, prawda? Czyli coś, co łączy wszystkich ludzi pod względem kulturowym, seksualnym, na kimkolwiek, prawda? A dlaczego elektronika? Powiedz mi, jak to jest z tym nazwą i dokąd zmierzacie? Nazwą zespołu i dlaczego tak właśnie i dokąd zmierzacie? Cześć wszystkim. Już wcześniej się zapowiedziałem trochę, więc... Przepraszam. Jeszcze raz. Essex? Dokładnie. Essex. Ale... Proszę państwa, przed wami Essex.
etnika dla nas to jest właśnie tak, jak pani powiedziała, łączy ludzi, ale dla nas to są takie trochę korzenie, nasza historia, nasza spuścizna jako ludzi. I często mi się to w głowie łączy z organicznością, z folkiem i z wszystkim takim instrumentami, które dotyczą korzennych, powiedzmy, rejonów. Natomiast elektronika jest trochę drugą skrajnością, czyli właśnie syntezatory, modulatory głosu, mocna muza też klubowa. No i tymi dwoma skrajnościami myślę, że tworzymy spójny środek. Ile członków jest w zespole? Tak naprawdę korowych członków jest czwórka. Jestem ja, Essex, jest jeszcze nasz jeden przyjaciel, bo to jest taka grupa przyjaciół tak naprawdę, których łączy też pasja, tak jak nas tutaj wszystkich na scenie, łączyła nas zawsze pasja do muzyki. Chcieliśmy zawsze dać od siebie to, jak my widzieliśmy coś więcej niż imprezę, tylko uczestnictwo w wydarzeniu takim muzycznym. Taką drogą, która jest nam wyznaczana, to są festiwale. Jeśli ktoś był kiedykolwiek na festiwalach muzyki elektronicznej, właśnie, przepraszam, ja chcę właśnie powiedzieć, że wiem, że wy jesteście takimi pięknymi diamentami szlifującymi publiczność. A to polega właśnie na tym wspaniałym festiwalu, który organizujecie, prawda? I to jest właśnie... Poproszę teraz... Organizujemy. No, tak jest plan. Tak naprawdę za każdym razem, jak tworzymy wydarzenie, staramy się dawać coś więcej od siebie, bo staramy się dać publiczności taki festiwal w klubie i przez wiele lat dorastaliśmy, czuliśmy do tego, że jest to nasz cel, tak żeby ostatecznie postawić ten swój totem na mapie festiwali polskich i zająć w nich miejsce i liczymy na to, że w tym sezonie festiwalowym się uda. Ale mam takie jeszcze jedno drobne pytanie, bo z tego, co ja jestem poinformowana, ale może źle, proszę o korektę. Czy to jest festiwal DJ-ów, czy festiwal zespołów? Bo jesteście wszyscy DJ-ami, z tego, co rozumiem. Nie do końca. Nie do końca. Dawid jest DJ-em, tak, zgadza się. Ja oprócz tego robię autorskie utwory, mam swój zespół z autorską muzyką, ale też przebrnąłem przez taką bluesową muzykę z właśnie całkowicie żywym bandem. Więc na festiwalu na pewno uwzględnimy oba światy. Ale tu jest jeszcze taka osoba, zdaje się, która zajmuje się światłem, prawda? Pokazuje etniczne, takie fantastyczne. Słuchajcie Państwo, to jest naprawdę, myślę, że genialne, bo można zobaczyć baśń, bajkę. Dalej magia, proszę Państwa. Magia jest naprawdę w świecie, tylko otwórzcie oczy, zobaczcie ją. Właśnie następna magia będzie za chwilę, bo to jest dżungla, tak? Czyli magia dżungli, magia roślinności, korzeni, tak? Tego, skąd pochodzimy. Czy dobrze mówię? Tak naprawdę, tak jak wspomniałaś, te imprezy to coś więcej niż muzyka. Drugą stroną jest warstwa wizualna, czyli zarówno dekoracje, mapping. Mamy człowieka, który na żywo gra światłem do muzyki. Coś pięknego. Niestety nie ma go dzisiaj z nami, natomiast jak będziecie mieć okazję zobaczyć nas na jakimś wydarzeniu, ale to ja muszę ciebie poinformować, że publiczność dzisiaj jest tak świetnie pouczona, jak sobie wyobraził popracować, że to będzie naprawdę piękne. Tak jest, przeszli lekcje na początku. No, to był wstęp Lizy, więc ja myślę, że to będzie fantastyczne. Słuchajcie, drodzy Państwo, ponieważ myślę, że jest już czas nas goni, a ja mam tylko taką jedną rzecz. Ja bardzo bym Was prosiła, tutaj te osoby siedzące, co chcielibyście przekazać konkretnie dla publiczności, dla siebie od serca, coś wyjątkowego, proszę. Zaczniemy od Lizy. Ja chciałam przekazać to, że ten moment jest jedyny, niepowtarzalny, ale jutro będzie ich dużo więcej. I to nie jest tak, że tutaj otwieramy nie wiadomo jakie przestrzenie. Każdy z Was chciałabym, żeby zadał sobie pytanie, dokąd dalej, tak jak Margarita pytała nas wszystkich. Ja wyznaczyłam sobie jakąś drogę dzięki temu spotkaniu, także dziękuję. Także szukajcie swojej drogi. Ja przyznam się, że nigdy nie dałem sobie prawa do dawania rad nikomu, w sumie. W czym upatruję akurat swoje jakby zalety, bo
akurat w tym wypadku, natomiast tutaj się powtórzę z tą pasją, że jednak po prostu tej pasji trzeba wszędzie szukać i za tą pasją trzeba zawsze iść. I wydaje mi się, że to jest to, co mogę poradzić. No ja stosuję, mi nie chodziło o rady, ale taką po prostu osobistą filozofią chciałam, żebyście się Państwo podzielili, więc to chodziło. No domyślałem się, że no to chodziło. Tak, proszę, Dawid. Dla mnie to jest spotkanie z wielkimi emocjami. Jakby każda z tych prac ma za obrazem emocje, które ja poczułem, jak rysowałem. Natomiast jak jestem ciekaw, kto poczuł swoje, jak to zobaczył, jakby czy zgadza się z moimi, jakby jest na przestrzeni opowiadania swojego. I dla siebie. Właśnie, mam wrażenie, że Dawid ma ochotę napisać książkę, więc proszę Państwa, taka uwaga. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do kontaktu z Dawidem i przesyłania Waszych emocji. To będzie na pewno bardzo cenne. Co ja bym chciał przekazać? Mam takie spostrzeżenie, że generalnie dzisiejszy wieczór to dla nas coś całkowicie nowego. Normalnie troszkę dla innej publiki gramy. I jest to dla nas takie wyjście ze strefy, dla mnie, dla Dawida, wyjście ze strefy komfortu i chciałbym życzyć sobie i Wam, żebyśmy nie bali się tego i przekraczali swoje granice. Tak, ja pójdę na łatwiznę, bo tak naprawdę wszyscy, którzy powiedzieli coś przede mną, podsumowali też moje myśli, bo pasja, przełamywanie swojej strefy komfortu, szukanie piękna i to, co Iza powiedziała wcześniej. Nie proszę coś od siebie. Nie, spokojnie. Ja mogę po prostu. To jest to wszystko, co musi nas popychać do działania, ale tylko i wyłącznie my jesteśmy w stanie działać. Więc jeśli my nie damy od siebie tej energii, to nic się nie wydarzy, a jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. Dziękuję. Ja serdecznie naprawdę dziękuję, proszę Państwa, ogromne brawa dla tych wszystkich wspaniałych ludzi. I jeszcze raz przypominam o wychodzeniu tutaj bramą boczną. Przepraszam, powtarzam to na wszelki wypadek, to jest bardzo ważne, żebyśmy się mogli częściej spotykać. Przede wszystkim może skorzystam z okazji i podziękuję, bardzo serdecznie podziękuję organizatorom tego pięknego wydarzenia. Jest to Stowarzyszenie Polskich Mediów. Ja, ponieważ mam reflektor w oczy, więc ja nie wiem, czy tutaj dziękuję serdecznie przede wszystkim prezesowi. Czy prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów jest na sali? Nie. To nie były wewnętrzne. Nie. To nie ma. Jest. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest człowiek orkiestra, to jest człowiek, który z wielkim zamachem, wielkim w ogóle gestem organizuje mnóstwo rzeczy. Osoba, która łączy sport, piękno, ekonomię, prace charytatywne. No nie wiem, co mogłabym do tego jeszcze dorzucić, więc jesteśmy bardzo mu wdzięczni, że pozwolił na to wydarzenie. Kasia Kaczmarska, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałą cierpliwość, łagodność, łączenie różnych charakterów i wyciszanie wody. Nie wiem, czy Kasia Kaczmarska jest? Kasiu, wyszła. No szkoda, dobrze, to ja więcej nie będę mówić, ale zgłaszajcie się do Kasi, to jest cudowna osoba. Następną osobą jest pan Mirek Gleb. Jest? Siedzi. Siedzi, jest. Proszę Państwa, to jest świetny dowcip z jego nazwiskiem, bo kiedy się zapytałam, powiedz mi, jakie masz nazwisko, mówi, wiesz, co takie najsłabniejsze w Polsce. Ja mówię, no to co, w takim razie nasz papież, tak? Nie, Gleb. Ja mówię, Gleb? No i tutaj właśnie jest dowcip, że ludzie uważają, że to jest Gleb, a to jest pan Gleb. Bardzo dziękuję za całą, kompletną rejestrację tego wydarzenia. Może dowiemy się, kiedy będziemy mogli zobaczyć to wydarzenie, gdyby Państwo chcieli sobie jeszcze raz obejrzeć. Prawdopodobnie będą informacje wysyłane maile dla osób, które są stowarzyszone w Stowarzyszeniu Polskich Mediów, jak również oglądajcie na scenie, na stronie Lizy, będą takie informacje. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. Ben, bardzo Ci dziękuję, jesteś genialnym człowiekiem, uwielbiam Twój charakter. A Was Państwa naprawdę serdecznie pozdrawiam tutaj z tej sceny i jestem Wam wdzięczna, że wytrzymaliście tak długo, było trochę
długo, ja wiem, ale Liza nie może mieć przerwanego toku słów. I to jest piękne, co miała do przekazania. Dziękuję serdecznie wszystkim i zapraszam na koncert. Ale to nie realizacja, to widzę, że to nie, ale to jest mi szczerze.